Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybowa From Fungal Morphology to Genotype. Jest to przedsięwzięcie, które współorganizuje Instytut Nauk Leśnych. Liderem całego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii. Ponieważ my mamy wspólne, bardzo dobre doświadczenia w organizacji tego typu przedsięwzięć, dlatego też pracownicy Wydziału Biologii od razu wiedzieli, że zgłoszą się do nas o pomoc. My zgodziliśmy się pomóc, zrobiliśmy wszystko, aby uczestnicy tego przedsięwzięcia, tego projektu czuli się w Instytucie naprawdę zaopiekowani. Przygotowaliśmy im zarówno bazę laboratoryjną, przygotowaliśmy im zaplecze naukowe, księgozbiory nasze i służymy im pomocą podczas całej tej szkoły letniej. W Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej mamy okazję gościć młodych naukowców z różnych części Europy. I jest to dla nas szczególna możliwość, ponieważ możemy nawiązać kontakty i współpracę z ludźmi, którzy zajmują się grzybami. Podzielone to jest jakby na dwie takie kategorie. Odbywają się zajęcia terenowe i tam zostaje zbierany materiał. Później następnie zostaje tutaj oznaczany przez klasyczne metody stosowane w mikologii, czyli przez mikroskop świetny, mikroskop skaningowy. Druga grupa taka zagadnień to jest genetyka grzybów, czyli tutaj odbywają się zajęcia z pobierania prób do analiz genetycznych, do sekwencjonowania DNA. W związku z tym, że Puszcza Białowieska jest to specjalne miejsce, specjalna ostoja, takie refugium, jeżeli chodzi o grzyby, tak, to oni specjalnie przyjechali tutaj, żeby zobaczyć nasze bogactwo. I tutaj u nas w Instytucie Nauk Leśnych możemy prowadzić badania nad grzybami, możemy sprawdzać ich różnorodność biologiczną, możemy sprawdzać ich różnorodność genetyczną i możemy zajmować się ich dalszymi badaniami, przygotowaniem do kolejnych projektów i współpracy.